Wieści z powiatu jarocińskiego. Audycja finansowana przez powiat jarociński. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pozostajecie Państwo w domu. Dostarczymy za chwilę najważniejsze informacje z powiatu jarocińskiego i to z pierwszej ręki jest z nami pani starosta Lidia Czechak. Dzień dobry, pani starosto. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Cały czas trwa walka z koronawirusem. Powiat jarociński też intensyfikuje swoje działania i skupia zwłaszcza na pomocy szpitalowi jarocińskiemu. Tak, koncentrujemy się teraz głównie na zadaniach dotyczących walki z koronawirusem i pomocy naszemu szpitalowi. Jestem bardzo wdzięczna, że zarząd szpitala podjął decyzję o tym, aby zwrócić się zarówno do przedsiębiorców, do samorządów, do wszystkich ludzi dobrej woli, aby jeżeli jest tylko taka możliwość, wsparły nasz szpital. I jaki jest odzew na tę inicjatywę? Powiem szczerze, że to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy bardzo dużo firm, które wpłacają na szpital, przekazują zarówno darowizny pieniężne, jak i rzeczowe. Przeszło to nasze najszczersze, powiem szczerze, oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się nawet tak dużego odzewu zarówno od firm, jak od życzliwych osób. Mówię tutaj o mieszkańcach naszego miasta. Cieszy nas każda wpłata od 10 zł naprawdę do 100 tysięcy, bo mamy jednego przedsiębiorcę akurat z gminy Żerków, który nam wpłacił kwotę 100 tysięcy złotych. Również jeżeli chodzi o powiat jarociński, na zdalnym posiedzeniu tutaj naszej rady, radni podjęli decyzję o przekazaniu środków w wysokości 288 tysięcy również na walkę z koronawirusem. Uważamy, że bezpieczeństwo szpitala jest w tym momencie najważniejsze. Uważamy, że wszystkie osoby pracujące w szpitalu muszą mieć dostęp do środków ochrony. Sami angażujemy się również w zakup tych środków, bo uruchomiliśmy oprócz tych środków, o których przed chwileczką Państwu wspomniałam, również tutaj naszą rezerwę i w ramach naszego powiatowego sztabu zakupujemy gogle, zakupujemy kombinezony jednorazowe, zakupujemy rękawice, maseczki, oczywiście te medyczne, no i wiele innych rzeczy, które są na wykazie, które otrzymaliśmy zarówno od pana prezesa tutaj szpitala naszego powiatowego w Jarocinie, jak i złożyli nam również tutaj zapotrzebowanie ratownicy, złożyli nam zapotrzebowanie pan kierownik SOR-u. Także mamy te wszystkie tutaj rzeczy, które uważamy, że są konieczne w tej sytuacji, aby zabezpieczyć nasz personel szpitala, bo tylko bezpieczny personel będzie, uważamy, dobrze leczył i dbał o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Także za zaangażowanie wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim ludziom, od naprawdę najmniejszych podarunków, które są tak życzliwe i tak miłe, przez upieczenie, nie wiem, placka, przez zrobienie kartek naszym medykom, po na przykład dzieci ze szkoły zbierały swoje własne pieniążki, które zbierały na SKO, stwierdziły, że chcą przekazać na szpital, zbierały wspólnie 100 zł, także naprawdę te gesty są bardzo miłe, wzruszające. Ja naprawdę chylę czoła przed wszystkimi osobami, które wspierają, które chcą pomagać temu szpitalowi, bo wiem, że zaangażowanie z jednej i z drugiej strony jest naprawdę na najwyższym poziomie, na najwyższych obrotach. Nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Tak naprawdę wszyscy zostaliśmy postawieni w takiej sytuacji, że nigdy nie będziemy wiedzieć, czy tego wszystkiego, co mamy już na naszych magazynach, na tym, co udało nam się zebrać, kupić, jest wystarczające, bo nie wiemy, jak długo z tym niewidzialnym wrogiem przyjdzie nam się zmierzyć. Także mamy piękną inicjatywę Razem dla Szpitala. Wspiera powiat, zwróciliśmy się również do samorządów, oczekujemy również na wsparcie, no i wspierają nas przedsiębiorcy, a szczególnie bardzo miłe i serdeczne osoby z terenu naszego powiatu jarocińskiego. Oprócz szpitala organizowana jest też pomoc dla oświaty, a konkretnie dla młodzieży, która ma problem w obecnej sytuacji z dostępem do komputera. Jakie w tej sprawie samorząd podejmuje działania? Poinformowano nas, że możemy wykorzystać kwotę 100 tysięcy złotych. Zamierzamy za to kupić około 50 laptopów lub tabletów. Zobaczymy, co będzie bardziej dostępne, bo oczywiście ta dostępność na tym rynku też nam się troszeczkę kurczy, ale cieszymy się z tych pieniędzy, ponieważ zebraliśmy informacje, że pojedyncze przypadki w szkołach występują, szczególnie w rodzinach wielodzietnych, gdzie nie ma możliwości, aby jednocześnie prowadzić lekcje zdalne ze wszystkimi uczniami. Zgłosili się do dyrektorów tacy uczniowie, którzy właśnie taki problem mają i tak naprawdę trudno jest im przeprowadzać te wszystkie zajęcia przez telefon komórkowy. Dyrektorzy zebrali takie informacje, skierowali je do nas, my już sporządziliśmy wniosek i mam nadzieję, ponieważ tam jest deklaracja, że już możemy wydatkować te
te środki, to zamierzamy już uruchomić tak naprawdę zapytanie ofertowe skierowane do tutaj firmy, żeby jak najszybciej nam skrócili ten termin dostawy, aby te komputery zdalne również dla tych naszej młodzieży szkół ponadpodstawowych trafiły. Jest jakiś przypuszczalny termin, kiedy ten sprzęt może trafić do młodzieży? No nam się tak marzy i tak deklarowały niektóre firmy, że są w stanie nam go dostarczyć między 7 a 10 dni. Także mam nadzieję, że ten termin uda tutaj się którejś z firm i mam nadzieję, że będą firmy, które będą mogły sprostać tym naszym oczekiwaniom co do i ceny i jednocześnie szybkiej dostawy. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani starosta Lidia Czechak. Do usłyszenia i życzę wszystkim mieszkańcom zdrowia. Dołączam się do tych życzeń. Aldona Brycka-Jaskierska. Do usłyszenia. Wieści z powiatu jarocińskiego. Audycja finansowana przez powiat jarociński.